Za moimi plecami znajduje się wyremontowany budynek dworcowy stacji kolejowej Orzeszów Mazowiecki i on będzie oddany do użytku za kilkanaście dni. Natomiast sama stacja z dwoma poradami jest już przejezdna i dostępna dla pasażerów za pomocą przejścia podziemnego. Natomiast budowa się jeszcze nie skończyła. I jak to postępuje do przodu i co już mamy ukończone w tym momencie? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemek Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Lecimy teraz nad linią kolejową numer 3, na której, właściwie po której, już jeżdżą pociągi po wszystkich torach, które w tym miejscu widzimy. Pomijając to, te odstawcze, które są przygotowane na przyszłościowe kursy skróconej kolei mazowieckich i SKM, które będą właśnie jechać tutaj. SKM-ki raczej nie będą miały kursów skróconych do tej stacji, tylko łącznie będą kończyć w tym miejscu, no bo dalej do Błonia raczej nie ma zbytnio zainteresowania, żeby pociągi pojechały. Jeżeli chodzi o władzę, a nie jeżeli chodzi o faktycznie mieszkańców. Natomiast co ważne, sama stacja Orzeszów Mazowiecki to nie tylko i wyłącznie stacja, to również dworzec, który w tym miejscu widzimy. No i oczywiście w dzisiejszym filmie powiem też trochę więcej o planowanych w przyszłości bezkolizyjnych przejazdach kolejowych, czy to w Orzeszowie w ramach ulicy Konotopskiej, czy trochę dalej w ramach ulicy Ceramicznej. To na sam koniec filmu, oglądajcie dokładnie. Tymczasem zaczynamy od dworca, który w tym miejscu jest, stoi i de facto za kilkanaście dni będzie już oddany do użytku, bo tam wedle tablicy informacyjnej właściwie wszystko się już ukończyło i właśnie w październiku ma zostać to oddane do użytku. Przed 15 października, z tego co pamiętam, raczej już wszystko będzie tutaj gotowe. Budynek naprawdę całkiem ładny, to trzeba przyznać faktycznie. Zwróćcie uwagę, jak on ładnie został odrestaurowany. On tutaj stał wcześniej, tylko był w kiepskim stanie. Zarówno sam budynek główny, jak i poczekalnia nie wyglądały ładnie. Te zostały całkowicie wyremontowane, jak i również widzimy nowe napisy, nowe neony, nowe oznakowanie i pochylnik, której wcześniej tutaj w ogóle nie było. Miejsca parkingowe się też pojawiły dla osób niepełnosprawnych pod budynkiem głównym, czy pod budynkiem poczekalni. No i ogólnie ten został trochę ładnie uporządkowany. Czy nowe drzewka się pojawiły, to może bez przesady, ale naprawdę całkiem ładnie to wygląda. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o odrestaurowanie tego budynku, to PKP tutaj się spisało na medal, bo po prostu to bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o element, a właściwie fazę końcową. Tu przy okazji powstała zupełnie nowa część. W tym miejscu, gdzie kiedyś był budynek wiaciarni, znajduje się budynek wiaty rowerowej i w środku będą miejsca parkingowe dla rowerów. Jest to zadaszona w pełni wiata dla rowerów, w ten sposób, że faktycznie żadne warunki atmosferyczne do środka się nie dostaną. Wiatr, śnieg, deszcz, nic nie duszy. I bardzo dobrze, że w takie rzeczy są metalizowane, choć dosyć rzadko, ale ładnie to się w tym miejscu prezentuje. Kwiaciarnia sama wejdzie najprawdopodobniej na drugie piętro, znaczy na pierwsze piętro nowego dworca, bo tam właśnie są przewidziane takie lokale, a właściwie przestrzenie dla takich lokali handlowych. Po drugiej stronie widzimy ławki, jak i również latarnie nowe, no i jest sam napis Orzeszów Mazowiecki. Szkoda, że według mnie powinna być nazwa stacji, jak i również sam napis dworzec po jednej, po drugiej stronie. Trochę szkoda, no ale tak sobie stwierdzili, że tak to będzie lepiej wyglądać. No dobrze, jakieś drzewka widzimy tutaj, jakiś taki lekki pasek od tej strony jest. Natomiast przechodząc do części już stacyjnej, tutaj dużo się nie dzieje, jeżeli chodzi o nowości. W poprzednim odcinku, właśnie na początku tego miesiąca, zostały oddane do użytku obydwa perony. Teraz pociągi już jeżdżą po jednym i po drugim peronie, ale jeszcze oczywiście nie wszystko jest gotowe. Między innymi w tym miejscu widzimy montaż ekranów akustycznych, których jest tutaj naprawdę całkiem dużo. Szkoda, że nie są przeszklone, bo by się przydało tutaj, aby po prostu okoliczni mieszkańcy mogli zobaczyć, jak pociąg przyjeżdża, nie tylko i wyłącznie mur. Tu mamy kolejny tor odstawczy, bo są dwa tory odstawcze. Jeden jest po jednej stronie stacji, drugi jest po drugiej stronie stacji. One się znajdują właśnie po środku torowiska. Natomiast wracając do meritum, ekran akustyczny znajdują się wzdłuż całej nowej linii kolejowej numer 3, bo zostały wybudowane czy to przy Warszawa Gołąbki, czy to nawet właśnie przy przystanku kolejowym w Płochocinie, więc tych ekranów akustycznych jest całkiem dużo. To jest etap oczywiście końcowy tej inwestycji i dlatego właśnie również w tym miejscu są montowane tutaj ekrany akustyczne. Jest ich trochę dużo, są w różnych wysokości. Na początku w materiałach krytykowałem to, że ekrany akustyczne przy stacji są faktycznie dużo niższe, ale de facto jak teraz po dłuższym myśleniu, po przeczytaniu waszych komentarzy doszedłem do wniosku, że faktycznie to jest dobre podejście, bo po pierwsze mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak pociągi przyjeżdżają, jeżeli chcą, a po drugie największy hałas jest od wózków robiony.
Więc takie niższe przy stacji, gdzie i tak pociągi muszą jeździć wolniej, no to może nie jest aż takie złe rozwiązanie. Dalej oczywiście widzimy budynki zabytkowe, o których też mi piszecie w komentarzach. Dużo o nich nie wiem, więc też dużo o nich nie mówię, bo tutaj się znajdują w nich na terenie i właśnie teraz było zaplecze całej budowy. Natomiast nie omieszkałem sobie dokładnie zatknąć na te budynki, które się tutaj znajdują. Więcej historii pewnie w komentarzach będziecie mogli znaleźć o tym, co tutaj kiedyś było. To są budynki, które mają podpięcie pod linię kolejową. Właśnie tutaj jest specjalna zjazd, bocznica, jak i również peron towarowy, tak by można było na spokojnie załadować towar właśnie na tory, a właściwie do pociągów towarowych. A same budynki, jak widzicie, nie są w najlepszej kondycji. Ten budynek jest przydzielony na pół, połowa pewnie jest wykorzystywana i jest dostępna dla terenów przemysłowych. Druga połowa, no, wygląda jakbyśmy oglądali jakieś The Last of Us. Tutaj już zarosło, nie ma dachu, zapadło się i to niszczeje wszystko mniej więcej w środku. Więc jak widzicie na ujęciach, tam ta połowa jest oddzielona taką ścianką drewnianą, a z tej strony jest po prostu wielka wyrwa, z którą wleciałem dronem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No nie wygląda to ciekawie, ale niestety tak to się tutaj i prezentuje. O przeznaczeniu tego budynku, a mnie po prostu nie wiem. Natomiast lecimy dalej i wracamy do stacji, ale trzeba pamiętać o tym oczywiście, jakie budynki zabytkowe znajdują się w okolicy. Jeden był wyremontowany, czyli Harad Wrocława, drugi pozostał, ten budynek właśnie się tutaj znajduje, najprawdopodobniej będzie to jest też na kolejny czas zniszczenia właśnie wzdłuż linii kolejowej, no bo nic się w nim nie znajduje, tylko i wyłącznie był wykorzystywany przez zaplecze budowy, które miało właśnie ten wjazd. Widzieliśmy tą dziurę w ekranach akustycznych, bo oni cały czas muszą oczywiście mieć dojazd ze swojego zaplecza budowlanego na teren budowy. I teren budowy to też również perony, bo choć perony są już oddane do użytku w całości i pociągi zatrzymują się na wszystkich krawędziach peronowych, to nie oznacza, że perony są całkowicie gotowe i wszystko jest na nich już działające. Nie ma na przykład wyświetlaczy w formie kioskowej, które już działają, jak i również wyświetlacze, które widzimy na górze. One też stoją z zegarami jeszcze nie działające. No, poczekamy sobie najprawdopodobniej jeszcze chwilę. Oczywiście jest to niezbędny element, aby powiedzieć, że cała stacja jest już ukończona. Dlatego też nie zrobiłem jeszcze podsumowania budowy przystanku w Rokitnie, bo też jeszcze ekrany nie działały, jak byłem wtedy na stacji. Znaczy na peronach tego przystanku kolejowego. No i tak samo miewa się to z nową linią kolejową, która została już jakiś czas temu de facto oddana do użytku. Chodzi mi oczywiście o linię kolejową do Zegrze Południowego. Tam również cały czas nie ma ekranów akustycznych. W ostatnim czasie Reksykut był, zobaczył, że były schody ukończone w końcu. Natomiast cały czas prace tu i tam są realizowane, pomimo tego, że już pociągi jeżdżą i oficjalnie wszystko było oddane do użytku. Tu i tu i wszędzie tam mniej więcej na tych inwestycjach wszystkie prace mają się zakończyć do końca tego roku, a najlepiej do końca października. Wiadomo czemu. Natomiast nie zmienia faktu, że tutaj, jak widzimy, ładnie to się prezentuje. O kolorze nie będę mówić, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy, że ten kolor mógłby trochę być inny, a najlepiej to w przejściu podziemnym, żeby też taki nie był połączony. Jest jak jest, trzeba się do tego przyzwyczaić, tego już nikt nie zmieni. Taka była wola konserwatora zabytków, żeby po prostu, że można zburzyć historyczną wiatę, ale musi być zachowana kolorystyka na nowych i oczywiście wizualnie muszę nawiązywać do tego, co tu było wcześniej. Co ważne i co jest na plus, to jest to, że same ekrany są rozwieszone co kilkanaście metrów, znaczy co kilkadziesiąt metrów na terenie całego peronu, więc całkiem ładnie to będzie wizualnie poustawione. Natomiast co jest na minus, to jest to, że z obydwu peronów jest tylko i wyłącznie jedno zejście do jednego przejścia podziemnego. Ja tu nie mówię, że jedno przejście podziemne to jest złe rozwiązanie, ale gdyby to przejście podziemne chociaż było na środku peronu i miało wyjście w postaci schodów na jeden i drugi kierunek, to nie byłoby aż tak źle. A przejście podziemne znajduje się na jednym z krańców, na krańcu zachodnim. Mało tego, schody nie są w kierunku dłuższej części peronu, tylko i wyłącznie w tę krótką przestrzeń, przez co ludzie aktualnie przechodzą po torach po prostu, jeżeli jeszcze nie ma gdzieś zamontowanych ekranów akustycznych, przeskakują przez płoty, przeskakują przez różne barykady, bo nie chce im się po prostu tak chodzić na okrągło, bo dojście, zobaczcie, gdzie znajdują się schody. Po jednej stronie jest winda, a po drugiej stronie trzeba pójść i zawrócić, bo właściwie pociąg na tak krótkim fragmencie się nie zatrzyma cały, więc i tak wszystkie osoby muszą przechodzić cały peron i jeszcze zawracać do schodów. Oczywiście wiem, że z drugiej strony jest winda, ale wystarczyłoby odwrócić tę sytuację i według mnie dużo lepiej by to wyglądało. Bardzo przyjechał pociąg i zwróćcie uwagę, gdzie pociąg się zatrzyma. Już pomijając to, że jest pomazany, ale
wiadomo, że z tym prowadzeniem się nic zrobi. O tym niedługo będzie sondaż mniejsza z tym. Pewnie jutro, z tego co pamiętam. Ale zwróćcie uwagę, gdzie pociąg się zatrzymał. Pociąg się nie zatrzymał na samym krańcu peronu. On pojechał dalej i wszystkie osoby muszą dojść i tak na ten kraniec peronu, żeby dostać się do wyjścia za pomocą przejścia podziemnego. To jest według mnie niedoróbka projektowa przy tej stacji kolejowej. Szkoda, ale dobrze, że tutaj zejścia po jednej, po drugiej stronie zostały już zadaszone, jak widzimy w tym miejscu. Chociaż jeszcze będą... Dookoła brakuje ścianek, one też będą w najbliższym czasie montowane. Ale dobrze, powiedziałem wam o stacji. A jeszcze trzeba powiedzieć coś o przyszłości, jeżeli chodzi o bezkolizyjne przejazdy kolejowe w Ożerowie Mazowieckim. A będą dwa. Na razie przynajmniej takie mam informacje. To tak, pierwszy wiadukt nowy, który ma powstać w Ożerowie Mazowieckim, będzie się znajdować właśnie w tym miejscu, w ramach ulicy Ceramicznej. Aktualnie posiada już on decyzję środowiskową, opracowany jest w tym momencie projekt budowlany i termin uzyskania pozwolenia na budowę tego nowego obiektu to jest koniec 2024 roku, więc budowa rozpocznie się w 2025. To jest jeden z nowych wiaduktów, który ma powstać. Mają być dwa, oczywiście odpowiada na samo pytanie. Tak, wiem, że są trzy przejazdy kolejowe, jeden w centrum Ożerowa, drugi tutaj dalej i mówię o tym dalej, to jest drugi wiadukt ma być wybudowany w ramach ulicy Konotopskiej. On już jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Termin uzyskania pozwolenia na budowę planowany jest na połowę 2025 roku, więc do końca 2025 roku rozpocznie się najprawdopodobniej już budowa tejże inwestycji. Obydwa wiadukty mają już uzgodnienia z PKP, Urzędem Marszałkowskim, MSDW, jak i również GDDiK. No i co ważne, gmina Ożerów Mazowiecki zapłaciła już właśnie na te dwie inwestycje ponad 500 000 zł, z czego cała umowa na realizację tego ma na razie 1 000 000 zł, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wszystkich pozwoleń i potrzebnych dokumentów w ramach tych wszystkich ustaleń, które są tutaj w tym celu realizowane. Co ważne, sama inwestycja jest też skomplikowana, bo pojawiły się nowe elementy, które były nieprzewidziane pierwotnie podczas pozyskiwania wszystkich pozwoleń projektów, ale już to musiało być poprawione, dlatego że pojawiło się CPK i kolej dużej prędkości, co też oczywiście spowolniło tą inwestycję. Dlatego też trochę później będzie to wszystko realizowane, bo trzeba było przewidzieć, gdzie będą przebiegać nowe linie kolejowe i gdzie po prostu trzeba pozostawić rezerwy, bądź po prostu przygotować odpowiednie obiekty. Informacje na temat pracy realizowanej w ramach budowy obydwu wiaduktów dostałem bezpośrednio od zastępcy burmistrza Ożerowa Mazowieckiego. To było dla tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z Ożerowa Mazowieckiego będzie, jak będzie oddany do użytku, nowy dworzec, albo z oficjalnego otwarcia, albo chwilę później, czyli za miesiąc pojawia się ponownie tutaj i zobaczymy, jak to wygląda, a inwestycja cała się zakończy do końca tego roku, więc później po kolei już na spokojnie będę się pojawiać co jakiś czas, aby tylko patrzeć, co tam się pozmieniało. No i w grudniu miejmy nadzieję, że już podsumujemy całą tą inwestycję, jak powstawała na przestrzeni tych ostatnich lat, zupełnie nowa, od starej kładki do nowych dwóch peronów. Do zobaczenia. I dziś jeszcze się zobaczymy na budowie trasy S7 pod Modlinem. Cześć!